Audycja popularno-naukowa. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Równolatek marszałka Józefa Piłsudskiego, urodzony w Garbowie pod Sandomierzem, stał się bohaterem Wielkopolski. 105 lat temu, 11 stycznia 1919 roku, objął dowództwo nad Powstaniem Wielkopolskim. Generał Józef Dowbor-Muśnicki, bo o nim mowa, zreorganizował oddziały powstańcze, powołał do wojska kilka roczników rekrutów, a także zakończył tworzenie regularnej Armii Wielkopolskiej, która w szczytowym momencie liczyła ponad 100 tysięcy żołnierzy. I o tej wyjątkowej postaci porozmawiam z dyrektorem Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, doktorem Michałem Krzyżaniakiem. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A więc jak to się stało, że generał Dowbor-Muśnicki, który z Wielkopolską nie miał zbyt wiele wspólnego, stał się bohaterem akurat tego regionu? Można powiedzieć, że to swego rodzaju zrządzenie losu, ale też długa dotychczasowa do tego momentu objęcia dowództwa przez generała Dowbora-Muśnickiego Powstania Wielkopolskiego, jego droga zawodowa. W momencie, kiedy trwało już powstanie, generał Józef Dowbor-Muśnicki był jednym z nielicznych wyższych oficerów, którzy byli dostępni, którzy byli wystarczająco fachowi, żeby móc tutaj objąć swoją kuratelą, swoją odpowiedzialnością, swoim dowództwem te oddziały w Wielkopolsce. I w toku, czy to negocjacji, rozmów z komisariatem Naczelnej Rady Ludowej, czyli takim politycznym przedstawicielstwem wielkopolskim w tym czasie, zdecydował się objąć dowodzenie Powstaniem Wielkopolskim. Także przede wszystkim to wynikało z pewnych kompetencji, z pewnych umiejętności, które w toku lat służby w Armii Carskiej, czy później przy tworzeniu pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji, generał Józef Dowbor-Muśnicki nabył. Powiedział pan, że można powiedzieć Wielkopolanie wybrali go na dowódcę, ale zanim Dowbor-Muśnicki znalazł się w Wielkopolsce, jeszcze spotkał się z Józefem Piłsudskim. Tak, to prawda. Już na początku stycznia 1919 roku zarówno w prasie warszawskiej, jak i poznańskiej pojawiały się sygnały, że na stanowisko głównodowodzącego Powstaniu Wielkopolskim wyznaczony zostanie generał Józef Dowbor-Muśnicki. Chyba przede wszystkim, żeby wyjaśnić, tak, czy to są jakieś plotki, czy to są jakieś niesprawdzone informacje, Dowbor-Muśnicki skonsultował się w tej sprawie z Piłsudskim. Przypomnę, że już po 11 listopada swój akces do odradzającego się Wojska Polskiego, czy do tworzącego się Wojska Polskiego zgłosił. Można powiedzieć, że bez wiedzy Piłsudskiego pewne ruchy wewnątrz wojska nie mogły się odbywać. Też powiedzmy, że z takim błogosławieństwem do tego Poznania generał Dowbor-Muśnicki przybył i tutaj przeprowadził wyczerpujące, ale też owocne negocjacje właśnie z Naczelną Radą Ludową, tak by w pełni świadomie, ale też w pełni odpowiedzialnie przejąć kontrolę nad wojskiem, nad wojskiem powstańczym, nad powstańcami w Wielkopolsce. Także był tu pewien ciąg wydarzeń, pewien ciąg spotkań, który wiązał się właśnie z tym wydarzeniem, bo przypomnę, że po negocjacjach, po spotkaniu tutaj w Poznaniu, generał Dowbor-Muśnicki wrócił do Warszawy i po raz kolejny odbył spotkanie z Józefem Piłsudskim, potwierdzając chęć objęcia tutaj dowództwa w Wielkopolsce. Jak wyglądało powstanie wielkopolskie od momentu wybuchu właśnie do objęcia dowództwa przez generała Muśnickiego i jak zmieniło się po 11 stycznia? No z jednej strony możemy powiedzieć, że było dość spontaniczne, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, gdzie w różnych miejscowościach na terenie Wielkopolski, ale nie tylko, bo przecież na terenie Kujaw również formacje powstańcze się tworzyły, powstawały te oddziały, ruszały wszędzie tam, gdzie była potrzebna ich pomoc, wszędzie tam, gdzie przeciwnik, czyli Niemcy w tym wypadku stacjonował. Tu mam na myśli chociażby Inowrocław, gdzie stoczono 5-6 stycznia niezwykle ciężkie walki o zajęcie miasta, ale jednocześnie wszędzie tam, gdzie tylko dało się zastosować siłę argumentu, czyli przekonać Niemców, żeby no, nie stawiali oporu, to ją stosowano. Natomiast brakowało takiej ogólnej dyscypliny chwilami, może nie zawsze, ale chwilami. Brakowało też takiej pełnej koordynacji tych działań. Pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego, major Taczak,
też nie był w stanie w pełni kontrolować wszelkich ruchów powstańczych na terenie całej Wielkopolski. Do tego potrzebny był odpowiedni sztab, odpowiednie zaplecze oficerskie, którego niestety w Wielkopolsce, zwłaszcza w tym pierwszym momencie po 27 grudnia, brakowało. To też obecność w Poznaniu, czy przyjazd generała, oficera wysokiego stopniem, dawał nadzieję na uporządkowanie tego wszystkiego, co dzięki spirytowi, dzięki zaskoczeniu, dzięki zniechęceniu strony przeciwnej udało się uzyskać. Tu chodziło o to, żeby skonsolidować te zdobyte tereny, uporządkować wojsko, przywrócić może nie ducha bojowego, ale pewną dyscyplinę. Tutaj musimy pamiętać, że w Niemczech od listopada 1918 roku mieliśmy rewolucję. I tu też pewne obawy, czy rewolucyjny duch gdzieś też nie przeniknie do oddziałów powstańczych. Gdzieś z tyłu głowy u wielu osób się pojawią. Natomiast generał Dowbor-Muśnicki, który też miał za sobą styczność z rewolucją, ale już w Rosji, był bardzo wyczulony na tym punkcie. Absolutnie odrzucał jakąkolwiek politykę w wojsku. To też w pewnym momencie stał się pewnym kandydatem do objęcia tego stanowiska i rzeczywiście tak w styczniu 1919 roku się stało. Czyli był bez wątpienia dobrym wyborem i nie zawiódł, bo rzeczywiście powstanie wielkopolskie po 11 stycznia, można powiedzieć, że nabrało tempa. Tak, aczkolwiek to jeszcze był ponad miesiąc walk. Były momenty trudniejsze i takie, w których powstańcy byli w stanie powstrzymać przeciwników. Ogromnym wkładem generała Dowbora-Muśnickiego w sukces powstania wielkopolskiego było to, że właśnie z tych luźnych oddziałów powstańczych zaczął formować regularne wojsko. A również z generałem Dowborem-Muśnickim do Poznania przybyli wyżsi oficerowie, których w Wielkopolsce, jak wspomniałem wcześniej, brakowało. Polacy w armii niemieckiej szans na kariery oficerskie, zwłaszcza jeśli chodzi o stopnie wyższe, powyżej majora, wielkich nie mieli. To też brakowało właśnie tych, którzy potrafiliby pokierować większymi formacjami w boju. I z jednej strony mieliśmy ogromny entuzjazm, ogromne wsparcie na różnych poziomach, ale też mieliśmy żołnierzy, którzy, jak to tutaj mawia się w Wielkopolsce, byli weteranami spod Werduna. Ludźmi, którzy przeżyli wojnę w okopach I wojny światowej i niejedno widzieli, niejedno przeżyli, potrafili sobie świetnie w boju poradzić, znając też doskonale przeciwnika, bo przecież ramię w ramię z tymi samymi ludźmi jeszcze kilka miesięcy wcześniej właśnie w tej I wojnie światowej walczyli. Powstanie zakończyło się sukcesem i powiedzmy teraz, co z generałem stało się potem. Generał Józef Dowbor-Muśnicki po zakończonym powstaniu stał się naczelnym dowódcą formujących się wojsk wielkopolskich, czy też armii wielkopolskiej. Stał się również dowódcą frontu wielkopolskiego, frontu, który był skierowany przeciwko Niemcom, bo przypomnę, że zakończone powstanie rozejmem w Trewirze było zakończone tylko rozejmem. Czekano na rozstrzygnięcia konferencji pokojowej w Paryżu i cały czas zagrożenie ze strony Niemców było realne, było odczuwalne. A z drugiej strony już w marcu 1919 roku pierwsze oddziały Wielkopolan wyruszyły na wschód, by tam wspomóc Polaków walczących czy to o Lwów, czy później przeciwko bolszewikom. Także to też ogromna zasługa generała Dowbora-Muśnickiego jako odpowiedzialnego za właśnie tworzenie tej armii, że żołnierz wielkopolski również odznaczył się nie tylko w Wielkopolsce, ale również poza jej granicami. Czy pan dyrektor pokusiłby się o taką ogólną ocenę generała Dowbor-Muśnickiego, bo później rzeczywiście jego losy były różne, był też często krytykowany, no, nie opowiedział się też za marszałkiem Józefem Piłsudskim w 26 roku. Jak byśmy ocenili z perspektywy lat generała? No, miał swoje chwile triumfu, ale również po nich następowały gorzkie momenty, no, zapomnienia. W roku 1920, kiedy został odsunięty od wojska, ostatecznie wiosną 21 roku przeszedł na emeryturę, wiódł, jak to on sam określił, żywot najlepszego generała wśród agronomów i najlepszego agronoma wśród generałów, bowiem osiadł w podpoznańskim Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne i tu dożył swoich lat, można powiedzieć, już niepokojony z perspektywy Warszawy, z perspektywy Piłsudskiego, z którym niekoniecznie się lubili, z którym niekoniecznie się dogadywali.
Dowbor Muśnicki, siedzący w kresowym zachodnim Lusowie, no, był już personą niegroźną, tak? Nie był już konkurentem do władzy chociażby wojskowej, co też realne było chociażby w tym roku 1918 czy 19, bo przypomnę, że generał Dowbor Muśnicki był jednym z lepiej wykształconych polskich generałów w tamtym czasie. Ukończył Akademię Sztabu Głównego w Petersburgu. I był bardzo popularny, szczególnie właśnie w Wielkopolsce wtedy. Generał Dowbor Muśnicki, który no, pozostawał poza głównym nurtem życia politycznego w tym okresie międzywojennym, no, też był takim punktem odniesienia dla wielu Wielkopolan, dla wielu jego byłych żołnierzy. I mimo iż on sam aż takiej roli, takiego znaczenia sobie nie przypisywał, no był jakimś takim, tak jak wspomniałem, punktem odniesienia i pozostawał nim do swojej śmierci w roku 1937. A gościem magazynu Eureka był dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, pan dr Michał Krzyżaniak. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, i no, wszystkich zainteresowanych zapraszamy właśnie do Lusowa. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że się z państwem zobaczymy. Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejna Eureka już jutro o tradycyjnej porze. Poprowadzi ją Katarzyna Kobylecka. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnego wieczoru. Jakub Domoracki. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.